Dobrze widzowie, więc tak. Zaczynamy powolutku. Oczywiście musimy tutaj poczekać, aż gildia będzie cała zapełniona. Wszyscy będą zaproszeni, wszyscy zrobią ulepszenia. My już zrobiliśmy 4-6, żeby nam golda nie zabierali. Kupiliśmy sobie oczywiście poteczki, kupiliśmy sobie nieśmiertelkę. Można użyć kodziku. Przypominam, że kodzik na nowy serwer standardowo jest to... Oj, to nie to. Jest to neutral myślnik EU10. Jak zawsze w sumie, na nowe serwery. Cyk, kupon pomyślnie wprowadzony. Cyk, w ten sposób. Dostajemy 100 szczęśliwych monet. Dostajemy smokogryfa na 14 dni. I dostajemy nieśmiertelkę. Tą nieśmiertelkę od razu można użyć, bo ona nie ma wartości golda. No, także to jest pierwsza sprawa. Natomiast drugi kod, który pewnie znacie z wczoraj, dlatego że to był kod na Elevator, to jest oczywiście neutral myślnik 9C2N. Tak jak tu jest napisane. Jego również można użyć na serwerze EU10. Tylko trzeba wbić 10 level, trzeba wejść do Elevatora i wtedy będzie można to zrobić. Więc no, tak jak mówię, 4-6 zrobione. Sprzedaliśmy oczywiście nieśmiertelkę, która była z pakietu startowego, bo kosztowała 100 golda. Dzięki temu mogliśmy zrobić 4-6. No i na razie tyle. I na razie nic więcej oczywiście tutaj nie zrobiliśmy. Zanim się tutaj oczywiście gildia zapełni i tak dalej, to może zrobimy rozstrzygnięcie giveaway'a. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Jeszcze raz. 9 plus 9, 18. Get YouTube comments. 123, dobra, żeby znowu nie wyjebało, to losujemy. Losujemy, widzowie. Pierwszy zwycięzca z filmu na YouTubie. Kochanie, przeleciałaś. Norbi! Przeleciałam? Przeleciałaś, no. A ty zawsze przelatujesz, a nigdy nie wygrywasz. Norbi, kurwa, Norbi już drugi raz w ogóle wygrał giveaway'a tego comiesięcznego. Kiedyś wygrał. To jest Norbi13 z naszej gildii NAWU60. Bardzo aktywny użytkownik. Nawet chyba tutaj jest w topce osób, które dawały bitsy. Dokładnie, Norbi ma najwięcej danych bitsów na tym kanale na Twitchu. Na szybko przelecimy, to wszystko będzie na wodzie. Więc jak kogoś będzie to ciekawić, to niech sobie przejrzy woda. I to też będzie pewnie na nagraniu na YouTubie. Mamy tutaj listę. Lista się troszeczkę zwiększyła, troszeczkę bardzo nawet powiem. Po starcie prerejestracji na EU10. W każdym razie mamy tak, od 1 do 51. No nie, no i znowu to nie jest po kolei. Dobra, tutaj. Od 52 do 102. Od 103 do 153. Od 154 do 204. Od 205 do 255. Od 256 do 306. Od 307 do 357. Od 358 do 408. I tutaj mamy od 409 do 412. Czyli w tym giveawayu łącznie mamy 412 numerków. Od 1 do 412 i co? Nie ma co się ociągać. Generate. 94. 94 numerek wygrał. Kto ma numerek 94? Sprawdźmy to. To już mogę w sumie schować. 94. Olgierd. Proszę bardzo. Olgierd z e-maila. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz osoba wygrała, która mi wysłała na mailu screeny. Tak to zawsze ktoś z Discorda wygrywał. A ludzie jeszcze wysyłają na Instagramie. I na tym. Na mailu właśnie. Dobrze, Olgierd z maila. Okej. Okej, widzowie, z tego co widzimy, mamy już 50 członków gildii. Chyba wszyscy mają zrobione ulepy. Mamy 40% skarbca i 59,8% trenera. Czyli no, praktycznie idealnie. Miało być 40 na 60, jest niemalże idealnie. Więc możemy zaczynać. Możemy zaczynać naszą przygodę z EU10. Przypominam, że broń z pierwszego levela należy zostawić. Pamiętajcie o tym. Dlaczego się została broń z pierwszego levela? Już wam tutaj pokazuję na innym koncie. Ano dlatego, że mamy takie osiągnięcie jak bezkres możliwości. Ulepsz przedmiot 10-krotnie i załóż na swoją postać. Broń z pierwszego levela można ulepszyć za darmo. U kowala. Nie potrzeba żadnych surowców. Więc można to osiągnięcie po odblokowaniu kowala zrobić od razu i za darmo. Więc pamiętajcie, żeby... Nawet 20 razy, dokładnie. Pamiętajcie, żeby... No, mieć to na uwadze i ją zostawić, po prostu. Kolejna sprawa, rzeczy, które tam mamy poboczne, jakaś arenka za PD, jakieś tutaj kręcenie kółkiem. Takie rzeczy robimy na sam koniec, bo widzę, że dużo osób mnie o to pyta. Takie rzeczy robimy na sam koniec. No i co? I zaczynamy, widzowie. Zaczynamy! Pierwsza misja
Na Berserku, na EU10. Jezu, jaki ten numer jest piękny. Ja pierdolę. Czy będzie na YouTubie? Raczej tak. Czy ja wszystko mam? Czy ja tutaj nic nie zapomniałem, bo lubię sobie zapomnieć. W ogóle kupiłem sobie jeszcze klepsydry na start 1000, żeby mi na pewno nie brakło do pierwszego pakietu. Więc no. Stąd mam 1100 klepsydr. 100 z kodziku, 1000 ze sklepu internetowego, jakby co. Sianko Irek, witam serdecznie. Dobra, zaczynamy. Jezu, trzeba myśleć, te misje początkowe, tragedia. Lecimy, lecimy. Pierwsza walka berserka. O kurwa! Na hita go zdjął tego. O Jezu, jaka to jest mocna klasa postaci. Kurwa, trudne są te misje do liczenia. Dobra, bierzemy tą, skipujemy, cyk. I Tom chyba. Dobra, mamy to. Mamy 10 level, widzowie. Odblokował nam się również pierwszy loszek. I co teraz? Co teraz robimy? Teraz musimy się ubrać. O, za pierwszym rolem klaserek? No way. Dobra, mamy klaser, pięknie. Mamy jakieś tam osiągnięcia, od razu nam wpadły. Super. Teraz tak. Siła 12, od razu bierzemy, cyk. Ej kurwa, to jest bardzo dobry wisiorek swoją drogą. Teraz jeszcze jakiś pierścionek nam jest potrzebny. No na razie się tu nie będziemy spuszczać nad itemkami, wiadomo. Weźmiemy cokolwiek, żeby tylko coś było. Oczywiście pod nasze statystyki, no ale sami rozumiecie. Zręczność szczęście, zręczność 5. Zręczność inta, inta szczęście, inta 9. No niestety, o siła 12, dobra gicior. Cyk. I teraz lecimy. O proszę bardzo, fajna brońka. Tą brońkę zostawiamy oczywiście, tak jak mówiłem. Siła 14, Jezu, jakie dobre itemy na... Kurwa, co jest? Ej, dobra, my potrzebujemy trochę HP, bo na razie jest pizda. Tak, tak, zaraz wbiję na telefonie. Żeby jeszcze jedno osiągnięcie zrobić. Potrzebujemy jakiś... Lepsza broń była by the way, ale to niedużo, to niedużo. Potrzebujemy jakichś itemków na HP troszkę, żeby to wyrównać. Tu nam pasek daje 59 więcej pancerza, ale dobra, no nie będziemy. Teraz tak, drugie urządzenie, zalogujemy się na telefonie. Zalogowaliśmy się na telefonie. Drugi ekran jest. A właśnie, i mamy teraz 10 level, więc teraz sobie możemy wejść w Helewejtorek. Ktoś już coś tu klikał, o, ktoś już coś klikał. A my możemy kliknąć. O, proszę bardzo, zobaczcie. Chyba tylko pierwszego. Dobrze, Helewejtorek kliknięty i teraz tak. Kodzik, kodzik, drugi na EU10, czyli ten wczorajszy z Helewejtora. Jest to neutral myślnik 9C2N. Pyk, pyk, dobra, mamy to. Klepsydry, nieśmiertelka i karty klucze. Cyk, pięknie, pięknie. Dobra, co dalej? Teraz tak, hazardzista. Musimy zrobić osiągnięcie u hazardzisty. Nie no, z tego co widzę, prawy stąpik chyba. Wydaje mi się, że prawy stąpik. Jezu, jak nam to wszystko szybko idzie. To jest aż dziwne. Kubek i tak jest losowy, nie ma znaczenia, który wybierasz, prawda? Prawda, i opas, natomiast można się pobawić, nie? Dobrze, czyli mamy już tyle osiągnięć. No i co? Idziemy do lochów. Idziemy do lochów, widzowie. Maguś. Jezus Maria. Jak rozpierdolony. Lecimy dalej. Logowałem się na telefonie, tak, tak. Co jest? Dobra. Możemy od razu odpalić SF Toolsa przy okazji. Zobaczymy sobie procenciki na tego następnego. W sumie to my jeszcze możemy statystyki rozdać, bo mamy trochę golda.
To tak. Tu mamy 7-5 podstawy, tu możemy wrzucić. Zakryj Golda? Nie zakrywam Golda, bo po co? Ja już jestem skończony, już mnie nawet nikt nie atakuje na starcie serwera. Wszyscy wiedzą, że jestem no-name'em jebanym. Także nie ma sensu. Kurwa, 13,5% mamy na niego. Dobra, dusimy. Ho. Es? O kurwa, jaka seria na start. Ile my mu tam wyjebaliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 hitów, tak o? Na początek? Dobra, już mi się podoba ten berek. Dobra, gicior. Dobiliśmy 11 level, nie ruszaliśmy w ogóle awki, odkąd wbiliśmy 10. No i co? Teraz klaserek chyba, nie? Lecimy na jakąś pozycję, nie wiem. 7,5 kloka. Tu są jakieś jaśki do bicia. I bijemy. To, co tygryski lubią najbardziej. A właśnie, ile w ogóle graczy ma EU10? 32 koła. Dużo, mało? Nie wiem w sumie. Dobra, lecimy dalej. Ile mamy klaserka? 25,5%. Dobrze. Chyba wystarczy. Chyba póki co wystarczy. Tak mi się wydaje. Mamy 60% trenera i 40% skarbca. Dobrze, to teraz może sobie dokończymy aweczkę na pozostałych kontach. Zostały nam jeszcze 4 do zrobienia. Tutaj niech może ludzie powbijają jakieś wyższe levele, lepsze ulepy. Trochę jeszcze procent nam skoczy skarbca i trenera gildyjnego. I będziemy lecieć dalej z aweczką. Widzowie, czyżby długo wyczekiwane EU10? W końcu? No way! Jak wyglądają procenty? No trochę skarbca nam... Nic, śmieje się, bo pytają co chwilę co z EU10? trochę nam skarbca wzrosło. Z tego co widzę, mamy 47,5%, było 40. No trenera nie za dużo, ale nie ma co się dziwić. No to co? Klaserek mamy 25%. Co my teraz chcemy zrobić? Teraz chyba chcemy pocisnąć do 15 levela i jakieś przebieranko. Tak mi się wydaje. Klaserka już więcej nie wyciskam, nie chce mi się, szczerze mówiąc. Też 25% na tym levelu nie jest wcale takie złe. Także chyba do 15 lecimy po prostu zaweczką. Dobra, w sumie to tyle mamy klepsy, że będę to skipował po prostu, bo mi się nie chce. Jakie śmieszne wizje mam w ogóle lecą. Jak w ogóle topeczka wygląda na niecałe 4 godziny przed końcem? O, Universe tutaj gra. Game Miners, ciekawe co to za gildia. Ośmiornic... A, to zbugowany. London od nas top 30. No ale to jest jeszcze 4 godziny do końca. To się jeszcze tutaj dużo, dużo pozmienia. Sombeja, a bez kitu, no. Bez kitu, pamiętam, że oni to ogarniali. Sombej tu gra w ogóle z wiadem. Ciekawe. Dobra, nieważne. Topeczkę będziemy sprawdzać bliżej północy, bo to teraz to się mija z celem. Universe Polskiej Gildii? To jest polska gildia? A bo on miał być, bez kitu. Bo to jest gildia, to są pozostałości po gildii tej, w której ja miałem być, czyli po Poenie. Ja byłem w top 47? O, to zajebiście. Dobra, lecimy dalej.
Mamy 14. Tu jest 1,5 minuty. No dobra, weźmiemy to. Jakieś, nie wiem, albo mi się wydaje, albo jakieś chujowe te misje. Tak szczerze. O cholera, nowy sponsor gratki, dziękuję. Ale o kim mówisz, o LV Beciku? To dziękuję, dziękuję bardzo. Dobra, no weźmiemy to. Okej, okay, mamy 15 level, dobra. Przebieranko, widzowie. Lecimy przebieranko i teraz możemy znaleźć tak, średnie potki, to w ogóle przede wszystkim, i możemy znaleźć już trinkecik. O, proszę bardzo, siła, wytrzymałość po 10, zajebiście. Trinkecik, wytrzymałość 20, dobra, bierzemy to. Tu mamy pierścionek, wytrzymałość 21, kurwa, no ale teraz znowu wszystko, wszystko pod wytrzymałość. No dobra, no potem się to wyrówna, mam nadzieję. W innych itemkach. To co my jeszcze tu musimy znaleźć? Wisiorek ewentualnie. Wisiorek też pod wytrzymałość. Ja pierdolę. Dobra, potem... Potem wyrównamy w gabinecie, w sensie w zbrojowni. Mam nadzieję, że wyrównamy. Okej, okay, jest potka na siłę. Ja mieszkam 40 km od Kielc. MXRU. No daj potkę na HP jeszcze średnią, proszę. Tak szybciutko, szybciutko, bo nie ma czasu. No wszystko nam leci, tylko nie na HP. O, dobra, dziękuję. Dobra, lecimy dalej. Teraz zbrojownia. Siła, wytrzymałość. Siła 20. Bierzemy. Siła, zręczność, inteligencja, szczęście. Zręczność, siła, zręczność. Siła 17, za mało. No żeby mi tak dawały w sumie około 20 statystyk itemki, nie? W sensie minimum 20, to by było git. No ale to jest bardzo duży rozstrzał. Siła 14, wytrzymałość 14. No my teraz potrzebujemy bardzo dużo rzeczy pod siłę. Tak na dobrą sprawę. Siemanko, Misiek. Czy kojarzysz Suchedniów? Powiem ci, Dandieusz, że kojarzę. Coś mi mówi nazwa tej miejscowości. Z okolicy Jędrzejów jesteś może? Nie. Nie, kompo. Czy EU10 będzie grany długofalowo? Tak, tak. No, jak najbardziej. Jezus, zobaczcie, jakie nam tu polecą. Potrafią polecieć itemki. Dwa siła, trzy szczęście. O! To nie głupia broń, weźmiemy. Siła, wytrzymałość, łącznie 24, bierzemy. Co my tu jeszcze musimy wymienić? Klatę. W sumie to większość. Ja pierdolę. Tragedia. Czy teraz nie jest tak, że jak są fuzje, to te słabsze serwery nie są aż tak złe pod late game? Może tak być, tylko szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że taka fuzja ożywi serwer na dość krótki czas, no nie? A potem znowu to, że tak powiem, wyginie. Ale no, na pewno, no. Zwłaszcza te okrągłe, bo polecam, że jak powstała jakaś fuzja okrągłego serwera, na przykład fuzja pierwsza, piąta, dziesiąta i tak dalej, to też możemy wziąć. No to to na pewno też dużo osób przykuwa, żeby tam grać, nie? Dobra, rękawice, buty i pasek. Ale będę sprawdzał wszystko w razie czego. Maniers. Kurwa, no specjalnie tak powiedziałem, nie? O Jezu, jaki dobry pasek. No dobra, biorę. Jak... Jezu, ile my mamy, kurwa, HP względem siły. Dzień dobry, skarbie. Nie no, tragiczny jest ten build.
Frytas, bo dropy dostajesz z opóźnieniem teraz, bo są zbugowane, są opóźnione, zlagowane i tak dalej, i tak dalej. Więc no trzeba troszeczkę dłużej poczekać, żeby ci dropy wpadły na konto. Kurwa, no dajcie jakieś rękawiczki fajne, no proszę. Na siłę, kurwa, 25 siły poproszę w rękawiczkach. W rękawiczkach. W rękawiczkach, raz, raz. Człowiek pół piwa wypił, już mu się język plącze. Jedne i te same pytania, no ale co ja poradzę, no tak jest. Uwierz mi, że mnie to męczy bardziej niż ciebie. Powiem wam tak, ja zazwyczaj jak siedziałem w internecie... Jezu, i znowu na wytrzymałość. A dobra, kurwa. Berek pod HP, lecimy. A resztę golda w siłę. Jakie mamy procenty na lochy? Kurwa, 99% na ten loch. A wy coś mówicie, że chujowy. Essa? Lecimy dalej, gul nocny. O kurwa! O kurwa! No way! Ale jeszcze więcej HP mamy przez to. Ale dobra. Lecimy. Jezu, jak to EU10 się dobrze zaczyna. Czemu nie pomijasz walk, żeby oglądać? No, trochę kontentu trzeba widzom dostarczyć. A nie tak wszystko na szybko i chuj. Skąd tu tyle widzów? Bo jestem popularny. A tak na serio dostałem rajda od Tunego. On jest bardziej popularny ode mnie. To kiedy można kod na Helka użyć? Do wtorku bodajże. Dobra, mamy 16 level. Dajemy wszystko w siłkę. Zobaczmy tą waleczkę. Mój DH18 level nie porobił tego czwartego. Podkręcony damage masz? Ta, bez kitu. Wszystko mam podkręcone. Nawet kurwa włosy. A nie, już nie. Haha! Śmieszny żart kurwa prowadzącego. Lecimy dalej. Dawaj, dawaj. 002 na kolejny loch. No to lekutka pizda. Nie powiem. Czyli co? Czyli klaserek. Teraz klaserek, widzowie. O kurwa. No trochę za mocny był ten zawodnik, nie ukrywam. Koksu w ogóle pisał, że się typisz Andy odpalił. O, już mamy 35%, dobra. Poka. O kurwa, bez kitu. 50 level wbił Andy, zajebiście. Fajnie, że ktoś tak mocno puszuje. Lecimy po 20 level. Teraz aweczko. O kurwa, a nie, no dobra. Kłopoty. Jak można wbijać dalej level, jak już wszystko kliknięte? Lochami. Na początku główne źródło twoich leveli, expa i tak dalej, to są lochy. Tu weźmiemy krótszą, mimo że się w teorii nie opłaca. Jak to możliwe, że Prime na rok kosztuje 5 dyszek, a ja mogę dzięki temu dać ci suba na rok, dzięki czemu zarobisz znacznie więcej niż 50 zł? Ktoś tu chyba dokłada do interesu. Specjalista. Ale po co nad tym rozmyślać? Jak dają taką możliwość, to trzeba brać. Pif paf, ona ma rajstopy.
ciekawości pytam. Nie wiem, no Primik w sumie na Twitchu funkcjonuje od bardzo, bardzo dawna i... I no jest zajebisty dla twórców, więc... Amazon ma Twitcha i dla nich to po prostu sposób na reklamy. Ale to jest prawda, no ja z Prima dostaję o wiele więcej kaski niż ze zwykłego suba, nie? No i też jak kupisz Prima za te 5 dych na rok, to masz tego suba na 12 miesięcy tak naprawdę, gdzie normalny sub kosztuje chyba 18 zł. Także no... Matematyka jest prosta. Sytuacja win-win i dla mnie, i dla widza. O, proszę bardzo. I wyżebrał? Nie żebrałem teraz nawet. Teraz mogę zacząć żebrać. Widzowie, ma ktoś Primika wolnego jeszcze? Jak chcecie być jak Sakub, to dajcie Primika. Ja pierdolę. Nie ma opcji. Kurwa, ile Prime. Ja pierdolę. Andy klikał na 007, żeby dobić 48 na 50. No właśnie. Camper, potwierdzenie na maila dostajesz. Do której streamek? Do północy. No kurwa, nie wiem, czy gra. Chyba nie. Dobra, mamy 20 level, widzowie. To co, to teraz... Dobra, widzowie, teraz tak, kluczyka nie mamy w kolejnej misji. To co, przebieranko chyba. Chociaż no ja bym chciał dobić ten kolejny loszek. Dobra. Spróbujemy. Czwarte piwko. Dajcie kluczyk, proszę. Ja pierdolę, no. Kurwa. Kurwa, no. Nie no, to jest kurwa żart. Przysięgam, że to jest żart. Ja pierdolę. O, dziękuję kurwa, dziękuję. Dobra. Lecimy w locha. Ile piwa wypiłeś, ale w grze czy IRL? Zgaduję, że Katancia pytała, bądź też pytał o gierkę. Do której streamek? Do północy. Ja pierdolę, no. Ale gówno. Ile my na niego mamy? 8% prawie, no nie, no to jest prank, przysięgam. Sianko, Artur. Dobra, siedzi. Okej, okay, tego już na pewno nie ubijemy. Możemy sobie obejrzeć te waleczki. Gdzie sprawdzasz szansę? Na SF Toolsie. Cyk i cyk. Kurwa, jaka seria. Trochę więcej by się siły przydało, tak, tak, no. Właśnie zaraz zmieniamy itemki. W sumie to już teraz. O, chociaż czy to jest dobry item? No nie bardzo, ale chuj. Wytrzymałeś 30, pancerz na minus, bez sensu. Ta baluga, możliwe, że ci wejdzie z opóźnieniem, wiesz? Może cię zaskoczę, ale te osiągnięcia w klaserze też się lubią zbugować. Więc no. No tu jest na siłkę niby.
Daje nam plus 10. Większy rozrzut. No dobra, wezmę to. Trzeba zacząć wymieniać na tą siłę. O, tu mamy jeszcze lepszą klatę. Siemanio Niru, witam. Czy 12-13% to dobry wynik jak gram free to play? Pierwszy dzień? Spoko, całkiem niezły. Dobra, te rękawiczki są całkiem niezłe. Dobra, co my tu musimy jeszcze zmienić? Na pewno hełm, na pewno buty. Buty mamy do pizdy. Czyli dobra, hełm i buty nas interesują. Innych rzeczy już nie sprawdzam, bo mi się nie chce. To może być. Buty czy jeszcze hełmik? Kurwa, no daj się ten hełm. Siła 21, ja pierdolę. Czemu tamtej czapki nie kupiłeś? Ja nie... Której czapki, kurwa? Jak ona dawała tylko 21 siły. O, zobacz! O kurwa. Dobra, chuj, biorę to. Ja znowu mamy taki chujowy rozkład, no co jest? A, jeszcze gabinet magii, dobra. To w gabinecie musi być wszystko na siłę, bo nie ma chuja. Siła 26. Dobra, niech będzie. Siła 23. Kurwa, za mało. Kurwa, siła 24, jeszcze zręczność 16. Ja pierdolę. Nazwa piosenki? Wykrzyknik song. Mordo, czy dużo różni się funkcjami gra na telefonie, a na kompie? Niczym się nie różni. Na telefonie i na kompie możesz robić niemalże to samo. Tylko osobiście uważam, że na telefonie jest mniej wygodnie, nie? Grać. Dobra, jeszcze trinket na siłę i będzie idealnie. Kurwa, zręczność. Wytrzymałość, kurwa! Nie mogę wziąć tego na wytrzymałość, nie ma chuja. Kurwa, no i znowu wytrzymałość. No nie wytrzymam, nie wytrzymam. Czajcie tą grę słowną? Wytrzymałość? Nie wytrzymam. Śmieszne, nie? Śmieszne w chuj. O, daj mi, proszę. Bo chcę dojeść coś. Kurwa, mam taką ochotę na coś niezdrowego. Po tym piwku. Dobra, biorę to, chuj. 50% na jednego locha, 9% na drugiego. Napierdalamy. Siemanko, Kabon. No way. Gratulacje, kochanie. Dobra. Siada. Siada na butle.
Zobacz podstawy Turora. A jaki Turor ma nickname? Turor po prostu? Kurwa, no mocne. Skarbie, no wiesz co bym zjadł, no. Ale nie chcę tego jeść. Co? No tak, tak. Lecimy z szamanem Udu. 4% na niego. O kurwa, jak szybko. Okej. Do końca lutego. Ile jeszcze awki? 4 piwka. Dobra, bez kitu. W ogóle tutaj Symbuś napisał o Elevatorze i mi się przypomniało, że możemy trochę Elevatorka poklikać jeszcze. Dobra, starczy. I teraz tak. Możemy dobijać siłkę. I lecimy teraz. Na tego mamy niecałe 2%. To jego byśmy może jeszcze pierdolnęli. I potem ten klaserek się zajmiemy. Filip Cocking. Midnight. So 2 hours more. Dobry wynik, Dawid. Bardzo dobry wynik. Tak trzymaj, wariacie. Nie wiem, czy jeszcze palisz elektryki, ale mój ziomek pracuje w szpitalu na oddziale ze skorzeniami na płucach i mówi, że coraz więcej osób w wieku 30+ trafia do nich z bąblami na płucach. Jedyna opcja ratunku to przeszczep. Tak tylko piszę, bo odkąd się o tym dowiedziałem, to sam zrezygnowałem z elektryków i przekazuję tę wiedzę dalej. Dziękuję ci pięknie, Bambaryła. No ja już elektryków nie palę. Ja generalnie planuję całkowicie rzucić palenie, ale to za jakiś czas. Teraz mamy na 2 lochy not possible, ale dobiliśmy 24 level, zajebiście. Czyli co? Czyli teraz klaserek. Ile chcemy dobić klasera? No tak myślę, że 40% będzie git. Mamy 40%. Ile koksu dobił? To o tobie? Ej. To niemiłe. Koksu one. 45%. Ale ty masz gemy już, to ty ją oszukujesz. Dobra. Dobijamy 25 level aweczką w takim razie. O, obieży świat nam skoczył. Mówiłem, że nie ma co się spinać nad tym. Te osiągnięcia same wskakują. Dobra, mamy 25 level, mamy twierdzę. Mamy również twierdzę zbudowaną. Proszę bardzo. Cyk i cyk. O! I pakiet twierdzy, no way. Czyżby to ta zmiana dla partnerów, o której nagrywałem ostatnio? Nie wiem, choć się domyślam. Rozbudowywuję według wskazówek. To lecimy na zmianę. To na zmianę lecimy do 6 kwater i potem twierdza na 8. O kurwa, ja nie mam golda. Ja pierdolę. A nie powinieneś mieć 26 levela od razu, czy ten pakiet nie, już nie daje levela? Ej kurwa, bez... Przelogować. Przelogować?
O, już mam, bez kitu. Jest 26. Mi też się zbugowało, norma? No właśnie. Dobra, to możemy sprzedać. Już zawału dostał prawie, co ty pierdolisz? Ej, czemu mojego bier... A nie, to twój. Właśnie duży jest. Wczoraj był mniejszy. Wczoraj był mniejszy. Zobacz topkę, już 3,50 levele. Poka. Kurwa, bez kitu. Ja pierdolę, jak ta gildia napierdala. Spojebane. Walczą o profil? W sumie tak. A są w ogóle jakieś informacje szczegółowe, jak można wygrać ten awatar? Co trzeba zrobić i tak dalej? Czy nadal nie ma? Do 4 marca najwyższy level na każdej klasie. Okej, okay, okej, okay, czyli teraz tak. Tu możemy salkę wbić. Na 6. Kurwa, no my nie mamy golda, to... Będę Sardas. My nie mamy golda, to jest najgorsze. W tym wszystkim. Teraz tak, jaki my mamy level? Na którym my się przebieraliśmy? 002 mamy teraz na kolejny loch. Na 22, ale ja nie mam golda nawet na przebranie, kurwa. Dobra, czekajcie. Wypiję jeszcze jedno piwko. Chociaż... Kopalnię na pewno musimy zbudować na pierwszy. Tu już niech się coś tam kopie. Nie ma na tym serwerze wypraw. Kopalnia na trzeci. Dobra. Zostało nam ostatnie piwko. Daj golda. Kurwa. Golda no daj, kurwa. Ja pierdolę, ale nie tego. Mogę coś przyjebać? No bo chcę tego. No ten daje więcej, bo są trzy sztabki. No daj! Ja pierdolę! Dobra, może być. Dobra, jakieś przebieranko. Już mamy tutaj itemki z dziurką. Cyk. Brońkę też możemy zmienić w sumie. O kurwa, jakie dobre rękawice. Dobra, biorę to. Gemy, kurwa, no zaraz, kurwa. No dasz mi chociaż broń zmienić? Poczekaj. Poza tym my tu ma... A nie, w sumie rycerzy trochę mamy, bez kitu. Dobra. To mogę w sumie przyjebać. Na 8 za pamięci. Czekajcie, jak to się dalej? Drewno. Drewno na 7. Albo na razie na 6. Koszary w sensie? No koszary też zrobimy, spokojnie. Cyk, to niech się ulepsza. To lecimy dalej. Dobra, niech będzie tak. Dobra, i możemy skarbie zdać. Dobra, niech na razie będzie tak. I lecimy po jakąś brońkę.
Ciekawe, czy na EU10 też będzie szybciej klocek od Szczerbuna? Na 100%. Ja tutaj ataki robię tylko do podziemi. A potem to już chuj. W ogóle chyba broń zmisowałem jedną, ale trudno. Dobra, może być coś takiego. Okej. Kurwa! Zaczyna się! Zaczyna się zabawa, widzowie! Ja pierdolę, no! Dobra, szczęście może być. Tymczasowo. Kurwa! Dobra, klasera trochę. O! Hello, man! Can you give me some gold? Thank you. Ja pierdolę, no nie mogę, nie mogę po prostu. Przecież to jest kurwa jakiś prank. Szczęście plus 100. Kurwa, nic mi nie mówcie, bo jak się wkurwię, zaraz to skasuję tą postać. Jakbym przeoczył jakiegoś ziomka, co daje dużo golda, to mówcie. O! Ten trochę daje. Kurwa, no! Dobra. Jest! Siła! Dobra, do broni. Lecimy. Kurwa, jak ja mam mało HP w ogóle. Ale chuj w to. Sprawdźmy procenty. 3,60 na kamiennego olbrzyma. Lecimy. O, pięknie. Siemanko Dejfus, witam. Dobra, i na tego mamy niecały 1%. Ciekawe. Podługa, widziałeś ostatnie zmiany dla twórców? Oczywiście, że to konto będzie takie, że późno tutaj wejdzie złota ramka. To nie ulega wątpliwości. Dobra. Jak to teraz wygląda? Not possible. Dwa lochy not possible. No gemiki by się przydało zmienić. Dobra, poleci jakiś fajny gem? HP, okej. Dobra, sprawdźmy teraz. 004 na księcia ciemności. Dobra, widzowie. Poczekajcie, teraz tak. Podbijemy sobie jeszcze klaserek. Parę procent. Żeby tutaj nie... Przepraszam cię, element, że cię zaatakowałem, ale to... Tylko do klasera. Podbijemy sobie klaserek. Może ktoś będzie dawał golda. Ile dają ci gemy? Po 70 około. Dobra, mamy 45% klasera. Ja zrobię tak. No 30 levela to raczej nie dobijemy. Ja i tak tutaj głównie się chyba skupię na trzecim dniu, żeby trzeciego dnia najwięcej dobić. Także zrobimy tak. Zrobimy to mawkę. Mamy 2,8. Dobra, aweczka zrobiona. Kurwa.
Dobra, jest siła. Okej, okay, to podmienimy za siłkę. Może jakiś... Wytrzymałość, szczęście. Może coś z gabinetu magii. O kurwa. Gitara. Teraz tak. To już dzisiaj zrobione. Mamy trochę golda. Wpierdolimy w ulepszenia, żeby było 6-6. Mamy osiągnięcie, zakręcony. Proszę, daj jakiegoś gema jeszcze fajnego. Kurwa. Jezu. Dobra, jest HP, zajebiście. To możemy wyjebać, okej. Teraz tak, sprawdzimy procenty. 0,58 na żywiołaka ognia, 0,26 na księcia ciemności. Kółko zakręcone, co nam tu jeszcze zostało w ogóle? Może jakiś elevatorek? Powiedzmy, że git. Arena, arenka zaraz. Jeszcze jednego gemika wykopiemy. O kurwa, siła, dobra. Cyk, dobra, teraz procenty. Dobra, 1% na żywiołaka ognia, 0,20 na księcia ciemności. Żywiołak ognia, 1%, lecimy. Bardzo dobry wynik, perfekt. Bardzo dobry. Ściągasz broń na noc? Tak, Tadeusz, no ściągnę. Padnij, plosie. Plosie, padnij. Nie bądź fiutem. Na pewno nie dzwonię za późno. Broń z pierwszego levela zostawiona? Tak. Long term w ogóle? Tak, long term. Po co ściągać broń na noc? Żeby cię zbijali w rankingu. Żebyś jutro był niżej. I żebyś mógł sobie farmić golda i tak dalej ze słabszych typów, jak założysz broń. No padnij, żeż do kurwy. On by nam dał chyba 2,9 level. Nie było mnie w community tej gry już 2 lata i nagle jesteś top 1 polskim twórcą z tej gry. Gratulacje, dziękuję ci, New Roach. Bardzo mi miło. Dobra, siedzi. Zobaczmy. Kurwa, jaki hit. Okej. Teraz tak. Jeszcze jeden itemek z dziurą by się przydał. Z gabinetu. No chujowy w sumie. To miał być twój głos. Nie zobaczył, bo zniknę za mgłą. Oj, kurwa, kurwa, siła, zręczność. Kurwa, trinket zmisowałem. Debil, debil. Dobra, ale tu jest HP, nie jest to takie złe. Okej, okay, proszę, proszę, HP albo siła, kurwa. Albo nawet szczęście, już kurwa nawet to szczęście przytulę. Proszę, kurwa, kurwa. Karamba. No cóż. Dobra. O tej porze stream dalej, co jest kurwa? Kurwa, dzisiaj 8 godzin w robocie siedzę. Nawet dłużej. Pełny etat, bez kitu. 0,40 mamy na tego księcia ciemności. Kurwa, no jakby jeden gemik jeszcze wskoczył. Ja pierdolę. Oh.
Dobra, poklikamy trochę. Sianko Urbanek. Ale czekajcie, my mamy większe procenty na tego niż na tego, bez kitu. Dobra, chuj tam, kurwa. Start udany? Powiedzmy, że git. Nie narzekam. Jakie procenty? 0,48. Kurwa, mamy to! Mamy 30. Szkoda, że już awki nie ma. Ale chuj. Jukaseu, witam, witam serdecznie. Dobra, obejrzymy to. O kurwa, jaka seria pojebana. Dobra, spróbujmy może... Zobaczymy procenty na kolejnego. Bo były niezłe, z tego co widziałem. 0,50 dokładnie, czyli praktycznie tyle samo co na tamtego. Ale może jakiś gaming jeszcze wydropimy? Kurwa no, no nie wytrzymam, nie wytrzymam, naprawdę. Jestem tak jebany w dupę, że to chuj. Na chuj sprawdzasz? No żeby wiedzieć. Co na chuj sprawdzam? Nie no, my tu już dostajemy na pizdę jak chuj. No na jeszcze jednego gemika jakbym uzbierał. Widzowie, daj ktoś donate'a. W sensie takiego in-game. Dobra, klaserkę jeszcze trochę podbiliśmy. Dobra, no kurwa, mamy na niego tyle co na tamtego. Klikamy do chuja. Nie ma co się opierdalać. Gryfa? Nie. Prawdziwi zawodnicy nie używają gryfa. Bo mi szkoda grzyba na niego. Wolę wyjebać na enter. W sensie na klikanie. Cicho Diablo Fire. Pani, kurwa, no proszę cię, proszę, naprawdę. Kurwa, no. Mamy na niego większe procenty niż na tamtego. Jak nazywa się kot, który lata kotlecik? Ja pierdolę, Krzysiu. Trafiłeś idealnie w mój humor. Oboje jesteśmy takimi zjebami? Nieźle. Dobra, kurwa, zrobię to dla widza, ale... Jak nie... Jak kurwa za mało złota? O, dobra, działa. Proszę, kurwa, proszę. Dziękuję do chuja. Mamy to. Dobra, ile teraz? 1,20, dobra. O 0,70 nam podskoczyło. Dawaj. Tak, tak, jutro też będą dropy, no. Trzy jeden, kurwa. Strong ekipa. No. Zajebiście. Dobra, zobaczmy na kolejnego, ale już raczej będzie not possible. 008 na Sukuba, dokładnie. Dobrze. Pierwszy dzień całkiem niezły. Na zwiadowcy chyba wbiliśmy 32 pierwszego dnia.
Ale zwiadowca to był kurwa inny level. Rozumiecie, o co chodzi. Tutaj aż tak nie ciśniemy. Więc... O, spoko buty. Więc spoko. Jak na pierwszy level spoko. W sensie jak na pierwszy dzień. Sorry. Dobra. Zrobimy sobie arenkę. Kurwa, jakie tu mocne levele są. Dobra, to mamy zrobione. Tu jeszcze coś klikniemy. Wydaje mi się, że nie bardzo. Chociaż w sumie koksu jest na 18. Co ciekawe. O, dobra, siadło. Siadło. I ten jeszcze siągdzie. Dobra, siadło. Hello Dynamo, hello. Witam, witam. Jak niektórzy mają już 50 levele, kopek. Odpowiedź jest prosta. W kurwę grzyba. Dobra, mamy 18. Dobrze, co jeszcze musimy zrobić dzisiaj? Nic. Nic, odbieramy to. I możemy w sumie ustawić wartę, powiedzmy, na godzinkę. Tu widzimy, że jeszcze jeden ziomek wbił 31 czy 30? Kurwa, coś zbugowane jest. Obojętnie, Kubi. Koło już zakręciłem. Wszystko już zrobiłem dzisiaj na tym koncie. Koksu 2.9. Ale Koksu ma zajebisty klaser. O wiele lepszy od nas. My sobie jutro musimy klaserek poklikać. Osiągnięcia jakie mamy? Poziom 18, obieży świat, gryfosmok, ogrywacz, niepokonany, zakręcony. Trendsetter, co przypadkiem nam wpadł, grzybiarz. Drugi ekran. Stokrotne dzięki, no i tyle. Tak, tak, kalendarz dopiero jutro można odebrać. Dobra, na godzinę przed końcem dnia, jak to wygląda? Ło kurwa, Mozą, kurwa. Mozą ma zajebisty awatar w ogóle. I fajne ma to swoje logo, takie jakby na kubeczku. Zajebiście to wygląda. Co? Fajne, fajne. Dobra, jakie levele? Ciągle 50. Ja nie wiem, czy oni się kurwa nie zmówili i specjalnie nie stanęli na tym 50. Bo trochę to tak wygląda. Ataczki trzeba robić oczywiście. Ogłoszenie fekalne. Knur szejksowy. Ataczki trzeba robić regularnie. Koks, dziękuję ci pięknie za 3 złote. Koks dorzucił 3 złote. Pozdrawiam z Royal Angels z S40. Pozdrawiam również. Zobaczymy, jak serwer będzie wyglądał. No, przed północą, nie? Dobra, widzowie. Północ. Mamy północ. Nieźle. Proszę bardzo, możemy odebrać poteczkę. O, plecak jest pełen. No to jednak nie. To jednak... Odbierzemy sobie jutro na spokojnie. Topka! Topka równo o północy. Mirama. Czy Mirama dobił 59 level przed północą, czy już po? Tak czy inaczej miał 58 przed północą, może 59. I to jest topowy level. Przed północą. Okej. Czyli 59,5 to jest topowy level na EU10 po pierwszym dniu. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jest to 10 leveli mniej niż wynosi rekord pierwszego dnia. Także no, dużo ogólnie z mocnych osób. Zobaczcie, dużo osób dobiło 50 level. Mamy 5.9, 5.7, Turor 5.6. Ale no, rekordu nikt nie pobił. Tak się prezentuje ogólnie topeczka.
Tak to wygląda. W dużym skrócie oznacza to tyle, że chuja mu to dało. No, ale tutaj no wyścig po Avatar jest naprawdę mocny. Dość mocny. No, jeżeli chodzi o gildię, to na razie nic oczywiście. Twierdzę. Ile osób ma twierdzę? Po pierwszym dniu. ...1064 osoby mają twierdzę. Pupili oczywiście nikt nie ma. Pod ziemi również nikt nie ma. Jest to logiczne. My tutaj sobie ustawimy już wartę na 10 godzin do rana, bo i tak już dzisiaj nic nie robimy. Jeżeli chodzi o naszą postać, 31 level, 47% klasera. Osiągnięcia jakieś podstawowe, trendsetter wpadł przypadkiem. No a reszta to co wszyscy chyba mają, nie? Rozumiecie o co chodzi. Gildyjka, 27 poziom średni, 268 rycerzy. W Elevatorze jesteśmy na 4 pozycji, więc nieźle. Tak szczerze, nieźle. Tak się prezentuje ranking. Ogólnie spoko. Ogólnie całkiem spoko. Ataczki robimy regularnie, żeby tutaj się wspinać w rankingu. Jak już ludzie zaczną dawać surki. No i w sumie to tyle. Nie ma tu nic więcej do pokazania. Żadne rekordy nie padły. Są dwie mocne gildie. O, tu się coś zepsuło. Są dwie mocne gildie. Jest gildia Gem Miners i jest gildia Royal Guard. To jest gildia Sombeya, to jest gildia Tunego. No i jest jeszcze w sumie Immortal. To też jest gildia, która... No wstępnie to miała być Poena. Poena nie wystartowała. I jakiś powstał odłam tej gildii. I oni stworzyli swoją. Także w sumie są no powiedzmy trzy mocne gildie. My według Elevatora jesteśmy top 4. Więc całkiem nieźle. Całkiem nieźle. U nas chyba najwyższy level dobił Lukas w ogóle w gildii. 32. Nie wiem jak ten ziomek Itseme. Czy on miał 32 przed północą, czy już dobił po. A, dobra. Chyba dobił po, nie wiem. W każdym razie no, tak to wygląda, tak to się prezentuje. No i tyle, nie? Na zdrówku, kochanie. Mamy 59% skarbca. Mamy 32 przed, okej, okej. 61% trenera. Nic więcej, nic więcej. Serwer mocny, serwer na pewno mocny. Natomiast wydaje mi się, że porównywalny do EU5. Zobaczcie, znowu jest ta sama sytuacja co na EU5. Czyli mamy tutaj gildię Sombeya i Tunego, które się będą biły o top 1, zakładam. Nasza gildia Talent, która była na EU5, to jest taki Immortal. Więc no sytuacja bardzo podobna. O, tu widzę, że typisz Andy już dalej leci. Ale to po północy, więc zobaczymy jak dzień drugi się zakończ. No i chyba nie mam tutaj nic więcej do dodania, jeżeli chodzi o pierwszy dzień tego serwera.